wobec tego wam wszystkim dziękuję, a ciebie, Basiu i Marka, zapraszam do samochodu. Teraz będziemy drive'ować. No, okularki wiesz. Towarzyszymy ludziom, którzy na dwóch różnych kursach uczą się jeździć samochodem. Marek i Basia są małżeństwem od 8 lat. Do tej pory nie mieli czasu na zrobienie prawa jazdy. Postanowili nadrobić stracony czas. Wierzą, że wspólnie uda im się pokonać wszystkie przeszkody. Oczywiście samochód może prowadzić tylko jedna osoba. O tym, kto z nich zacznie, zdecydował przypadek. Raz, dwa, trzy, cztery. Orzeł. Orzeł. Pierwszy. Część czwarta. Nikt nie rodzi się mądrym, lecz się nim staje. Zdenerwowałam już cię. Nie, nie. Nie bój się, ja też. Jadymy. Kurczę, widzisz mi teraz... Dzisiaj mam samego plana to. No zapolej za, bo szkoda czasu. No. Trzym gazu, gaz, gaz. Puszczę sprzęgło. Puszczę ręcz. Trzymaj, trzymaj te sprzęgło. O mój Boże, kocha Beata. Dobra, już jest czerwony, no. Nie, no mi nie płacz. Na litość boską, proszę cię, mi nie płacz. Po prostu musisz słuchać, co ja godzę i to robić. Nie gazuj teraz tak. Gaz, gaz, trzymaj i pomału puszczasz, no, no gaz gazu, no gaz gazu, no gaz gazu, no, no, ale to za długo trwało, ale to lepiej już mi się śmieje, jakbyś miała płakać, wiesz, ale już ci łzy do oczu szły, chciałaś płakać, nie, tego mi nie rób. No bo wczoraj mi normalnie szło. Jak jeździłam wcześniej też, normalnie. I no na tym łuku. Beata również korzysta z pomocy męża. Mocno, nie urwie. Teraz się nie chcę w kamerę włączyć. Musisz ten moment wyczuć, kiedy gaz... Wyczujesz, nie, wyczujesz, myślisz. Kiedy dać gazu, a kiedy ręczny puścić. Ruszę. Okej. Do przodu. Teraz zahamujesz. Dobra, hamuj teraz. Ręcz, nożny. A jak żeście w domu? Rozmawialiście sobie coś na temat tych waszych pierwszych lekcji? Rozmawialiśmy, no. No i co? Nie wiem, no ja się nie starałem tam nic mówić. Kto miał większego stracha? Co ona ma stracha, bo ona i rowerem ma stracha jechać. Rowerem? No. Ona nie umie skręcać w lewo. I tego się boi najbardziej. Teraz... W prawo. Jedziemy teraz na Tarnowskie Góry. A gdzie są Tarnowskie Góry? A widzisz po prawej drogowskaz? No widzę. No, teraz widzę już. Tarnowskie z góry są w lewo. Jasny widok! Mały, ale czekaj. Mareczku, na litość boską. Najpierw sprzęgło, potem bieg. No właśnie, no. To nie zgasło. No. No rura. Tak, i delikatnie do tyłu czwóreczka. Ale nie zjeżdżamy na pobocze. A to się zdarza na pierwszy raz. Marek mimo wielkiego strachu radzi sobie dobrze. Możesz mnie więcej nie zobaczyć, ej. Puść hamulec. Nie bój się. No to pół sprzęgiełko, nie bój się. No, jedziemy. Popatrz sobie do tyłu. Ale nie do lusterka. Tak. Luźniutko łapki. Basia znowu miała mniej szczęścia. Prawa rączka na oparciu. Tu? Moim. Lewa rączka tu. O Jezus Maria, ale masz silne ręce. Taka jest prawidłowa pozycja do tyłu. Kiedy miała już wyjechać na ulicę miasta, auto zepsuło się i odmówiło posłuszeństwa. Zaplatował się hamulec. W ogóle nie ma mocy.
Basia i Marek przyjechali na Śląsk z okolic Żywca. Marek zaczął pracę w kopalni, Basia zajęła się dzieckiem. Teraz, kiedy córka już podrosła, Basia znalazła czas dla siebie. Baczność, ubieramy się, dziecinko. Żółwią oświeć. O, dobra. Marek, zostawiam ci testy i masz się uczyć. Słyszysz? Nie obijać się. Dziś jest jej wielki dzień. Basia zdaje maturę. Ma nadzieję, że matura i prawo jazdy pomogą jej znaleźć pracę. Marek, a muszę mieć dowód? Tak? To była blondynka, ten kolor włosów tak zwany. Dzień dobry. Spóźnienie. Jakie spóźnienie, bo mi powiedzieliście, że... Mogę sobie to tu zostawić? Możesz, możesz. Tak? Co to może? Radio? Chodź. A już wszystko? Ola ma zapewnioną przyszłość. Ponieważ pracuje jako modelka, chce sobie kupić własny samochód. Dzięki niemu mogłaby wygodniej i szybciej dojeżdżać na pokazy mody. Punktualnie to ma być punktualnie. Ja tego rządu, ja tego wymagam, Ola. Bo to jest lekceważenie, że tak powiem, przeciwnika. No ale naprawdę, ja byłam, ja tam zdążyłam. No i a tam teraz... tego nie? Ty już, ale... Odwrócenie w którą stronę. Jeszcze raz. No. Dobrze masz. Dobrze mam. Ale ta bluzkaś na łapa oblikła. Na łapa, no, to powinno być wycięte. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Ty, ale to musisz się te swoje rzeczy wziąć. Spotkałem ją, dziewczynę z bursztynu, na plaży koloru. Ola, a to ty bez biustu nasza rzeź jest, bo nie widzę tu. No ja? Po co mam się męczyć tak ciepło? No ale jak mnie to może prowokować, nie boisz się? No. Co? Jesteśmy to po to, żeby się uczyć. Aha. I tak, nie, bo ja umiem, ale wiesz, no musiałabym w razie czego, no nie, żeby sobie przypomnieć. Dobra, to jest za mały. Dobry jest, dawaj, ja ciągnij. Łap tu, tu łap, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, Jezus, to nie musi być prosto, chłopie z gąty. Marek, ty się przejmiesz, tego ma być nie widać. Powypada mi. Tam się przejmujesz. Ściśnijmy. Oj, za dzień matura. No, to mam źle. Wszystko mam super. No, ekstra, zobacz. No, a zapnij się. Że ty stój. Co? Dobra, to tam wiesz, prowizorka, no. Już za chwilę. Pani Grzywa Barbara. Pani Grzywa Barbara. Dobrze, przestaję pracować pytaniko. Proszę pokazać zestaw. Ola nie ma żadnych problemów. To jej 7 godzina jazdy. Instruktor nie zgłasza zbyt wielu uwag. Ty tu mieszkasz, ty tu mieszkasz. W danym roku to tak widać kawałek tam. Jak ci się sam mieszko? Fajowo, z królikiem. O, z jakim królikiem? No taki dostałem wczoraj. Aha, a co to za królika tu masz? Ty mnie bardziej, ale to jest z Playboya ten król, nie? Skąd to masz tak blisko? No kupiłam, ale byłam w Playboyu kiedyś. W tej gazecie? Nie w gazecie, na konkursie byłam. Aha. Ale to coś była na jak się, casting jakiś, coś chciała iść do Playboya? Playmate 2000 byłam. Co? Playmate 2000. Co to jest? Konkurs. Aha, i wygrałaś? No nie. Nie? Nie. Ale to na czym ten konkurs polegał? No przyjeżdżały laski i startowały, ale... Ale to co, w tych kostiumach, tak? Więc zaczęłabym od zadania. Oblicz, ile żelaza znajduje się 1,5 kg tlenku żelaza 3 o wzorze FEN 2O3. Niech pani poprawnie przeczyta wzór.
Jeszcze raz. Aha, tlenku żelaza 3. Jeszcze raz, w drugiej pani przeczyta. F2O3. Po kolei czytamy każdy. FE2O3. Nie, ja nie mogę, normalnie nerwy. No ale dobrze, zadanie miałam, ale zadanie było spoko, łatwe, wszystko pięknie. Sama zrobiłaś zadanie, czy ona się podpowiedziała? Zrobiłam. Proszę Państwa, nadszedł dla Was na pewno najprzyjemniejszy moment, czyli moment ogłoszenia wyników. Pani Grzyba, Barbara, oceny na dobra. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Gratuluję. 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 Życzymy powodzenia. Dziękuję. Do widzenia. Boże, normalnie. Jezus, przed Wami wszystko. Życzę Wam powodzenia. Ja już mam za sobą. Ha. Pan samochodzik. Pojadymy w lewo. W lewo pojadymy. Tak? A możemy jechać? Nie, możemy. W lewo możemy jechać. No dawaj w prawo. To nie, to ja Cię przepraszam, ale się dała wpuścić, no. Bo znak jest, żadnego zakazu nie było. Ale jest nakaz jazdy w prawo. Nakaz, tak. No, no. Nakaz strzałka, była za strzałką. Ty, ale Ty już nie używaj takich strzałka, to jest nakaz jazdy w prawo, znak nakazu. To musi być, jak ten znak brzmi? Przejście dla pieszych. Och Boże, do, ty, do no, strzałki. No. Do... Do wiesz, do D z taką właśnie na oko, no. O, nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku, no. Ja mam wszystkie znaki przetłumaczone po swojej. To czemu? Ale no to źle. Źle, mam widzisz. Zjechać tam, gdzie strzałka mi nakazuje. Dobrze, nie nakazuje. Aha, czyli zamiast to krótko węzłowato, to Ty wolisz do Warszawy przez Berlin. Bo ja tak zawsze lepiej, żeby dłużej, to się nagadam i no to Ty jeszcze przygotuj na co najmniej 5 jazdów, 5 podejść tam na egzamin. 72 zł, 72 zł, tak. Beatka. Nie lepiej to ze mną na kawaka iść, a usunąć mnie, no. I to by było ino piwko, 3,50, no. No właśnie. Taniej, dobrze powiedziane, Beata, no. No to pomalutku. Mogę jechać? Możesz. Nie, możesz. Pomalutku, rowerzystę, puść przed siebie, niech on jedzie. Oczywiście, ale nie piątkę, nie czwórkę. Trójka. Tak. Wobec tego, Basiu, w prawo jedziemy. W prawo? Tak, zmienię pas. Popatrzyłam, czy... A gdzie jedziesz? Sikornik. A gdzie miałaś? Jezus, dobra, w lewo. Trudno, stój. Teraz w lewo. A co z tym autem? Basia? Gdzie jest w prawo dla ciebie miejsce? Gałganie, jedynka, jedynka. Zaraz będą krzyczeć wszyscy. Popatrz, gdzie pan pojechał. Mogę? Mogę, muszę. Ja wiedziałam, że to tak będzie. O Jezu, tak. Do środka. Jeszcze trochę. Jeszcze podjechać. Tak. No i zaczekać. Stop. Jedyneczka. Czekać, tak, jedyneczka. I kto jedzie pierwszy? Nie wiem. To BMW czy my? Ja, my. No, jedziemy. No, jedziemy. Jedziemy, no tylko nie wiem, czego nie skręcaj. No nie wiem, to się okaże, jak skręcisz. Prostuj.
Bardzo ładnie. Raz. W którą stronę skręciłaś? W lewo. Dobrze. Widzisz, jakie to proste? W lewo. Prosto. O Jezu, znowu w lewo. Nie. Hamulec, ruszynkę. Dziecko. O, dobrze, dziecko, że przeszłaś. No dobra, Baśka, nie śmiej się, jak jedziemy. Brawo. Brawo. I do kiosku ruchu chciałaś wjechać? Może jakąś gazetkę chciałaś kupić? Siwy dym. Prosto do kiosku. A nie, nie powiedzieli ci nigdy, że się zaszczupło na modelka? Nie, tak, powiedzieli mi kiedyś, a powiedzieli mi kiedyś, że jestem za gruba też. Ja? To jakiś świr chyba, przecież na ciebie nic nie ma, dziewuchany. Za szczupło, nie? Musisz przytyć to. Nie. Jakby ja był takim tym, to bych ci kozł jeździł. Mi nikt nie będzie kazał. Ale nie, żeby wyżał. Żeby było za to złapać, co? Mhm, akurat. Ja nie będę dla facetów tyła. Tak jest. Też tak może być. Trzecia jazda Marka. W relacjach między instruktorem i kursantem pojawia się nowa wartość – delikatność. Przyśpiesz trochę, przyśpiesz i ja kładę rękę, a ty dajesz trójkę. Może być. Tak. I przez moją rączkę dwójka. Dobrze. Muszę cię nauczyć delikatności. Basia mnie nie nauczyła. No chyba nie. Trójka. Dobrze. Dawaj czwórkę. Położysz rączkę. O! Super! Teraz było ekstra. I teraz Marek. Połóż rączkę na lewarku i ja ci teraz pokażę. Trójka. Jedziemy. Masełko. Nie? Mhm. A, aż złapałeś oddech. Duża kobieta zawsze jest delikatna. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Nioźki to mają! Daj dudka, dudka! Normalnie, jakoś chyba nienormalnie, bo coś się drapiesz po głowie. Czekaj, Gosia mi powie. Maryś, powiedz! Powiedz żonce, jak było. Gosia jest mordercą ręcznego, tak? Jemu się miłości zachciewa w samochodzie. A, proszę, no, proszę, on jest niewyżyty. Kuropa, no. Nie ważan, dba, patrz, jaki piękny. Ale to patrz. Nie, nie, no czekaj. No. A jakbym to przyspieszył? Ty, idź, dobra. A tyś go chciała na łobiot? No. Rira, rira, rira. Jedź, jedź, jedź. 40 mogę jechać. No, a musz 38. No bo zwolniłam specjalnie, no miałam ponad 40. A jak tu jechałam z jednym instruktorem, ja powiedziałam, że tak minimalnie, tak nad kreseczką. Powiedziałam, że nie może być nad kreseczką, lepiej pod kreseczką. No to się trzymam pod kreseczką. Też było 40. A mi tak, tak tylko tyci, tyci. Powiedziałam, ani tyci, tyci nie może. Tam, nie wiem, któryś tam powiedział. Ani tydzień nie można przeżyć. Niech na autobusie przyjedzie, tak to się potem z nimi zmieszczę, bo z nim się nie zmieszczę. Redukcja do dwójki. Sprzęgła nie. Co się stało? Sprzęgło mi się straciło, na hamulec zacisnęłam. To daj na lewo noga. Zaś i się sprzęgło straciło. Znikło mi to sprzęgło, no naprawdę mi znikło to sprzęgło. Mm. Jedziemy i jadymy. Powiedziałam, jak, najlepiej jak ja mam tą nogę przy tym sprzęgle. No, i teraz szukałam to sprzęgło. To się rynku mnie mogła poszukać. Szukałam, szukałam. I znalazłam pierwszy lepszy pedał i nacisnęłam sobie. Pierwszy lepszy pedał znalazła i sobie nacisnęła.
my pojedziemy prosto za autobusem. Gdzie? A ty gdzie? Co się stało? Prosto, wolno jechać. Nie. No, mam cię. No, cofaj, cofaj, śmiało. Niech się titają. To tam nic, śmiało. No śmiało, w ludzi bym wjechała, co śmiało? Ludzie muszą uważać też. Dobra, stop. I w lewo. Mocno, migacz, migacz. Kręć, 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 kręć. Kręć, 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 tu też ci nie wolno, bo tu też ja znam. Ola, no. Muszę wycofać. No tak. Uważaj na tu, uważaj na baby. Ej, babi, babi, nad babami, no. Jedź, 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 jedź. Tak, i w prawo kręcisz, w prawo, wciś, przyngło, wciś, przyngło. Dobra. Ola, tam jest jeden znak, tam jest drugi. Widzisz, jak to trzeba dawać poza... A ty już myślała, że ty już prażę się królowa szóz. A dwójka w to do... Musisz przedzwonić się na mikra. Masz numery na mikra. No to pisz, ja ci podyktuję. Możesz tu jechać. Nie wolno, nie wolno! W prawo, w prawo! Zadzwoń się na mikra. Chciałam jechać tam, możesz. Ale ja się tam ciebie spytam i no czy moja, bo mogę. Ja wiem, że... No, to czy mówisz już? Słucham cię, no. Jedź do zadku. Jedź do zadku szybko. Bo ja wiem, że ty tego znaku zupełnie nie. No i te, w ten sposób cię go chcę nauczyć. Zapłuć do zadku. Patrz, ale przez prawe ramię, no. I kręć w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, to jest w lewo. No, dobra. Znowu. Dobra, dobra, bo my już przy ciebie się... No. Dobra, stop. No i objeżdż już. Dobrze ten szło. Dobra, ja. W lewo teraz. No, teraz tu jadę. Tu. Ja przy ciebie wyłysieję chyba. Ja normalnie wiesz, jaką mam ochotę. Pytam się, czy możesz tu ja. A ty Bóg, ja nie powiedział, jedź tam, Beatko. A my jedziemy prosto pod oszołom. Nie, co ty robisz? No. No. Jaki oszołom ty jest Jean? Albo, no, Géant. Jean? Jean Panzu? Nie wodzionka. No. Francuski jest blank prosty, Ola. A niemiecki jaki jest prosty? Dreihoppen, przykopen, kopen. No widzisz, firbaben, siano, graben. Chińczyk z tym Francuzem, ping-pong, peng. Ile gulę, za tę gulę. Nie pirać, nie pirać, bo nie wyda z tobą żartową. Jak my się tu zmieścimy teraz? Właśnie cię usłyszał i chyba ci robi miejsce. Tak, stop, 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 stop. Ale czemu zjeżdżasz na lewy? No bo tam ktoś... No to jak będzie jechał pod prąd? Basia, ty masz być na prawym pasie, jedynka. Tak, i jedziemy. Jedziemy? Jedziemy. Jezus, jak ich skasuje, tą śmieciarę? Wpadniesz do śmieci. Nie chciałabym tak skończyć. Śmierć w śmieciarce. Miejmy nadzieję, że Basi uda się ominąć tę przeszkodę. Tym bardziej, że czeka już na nią rondo w Katowicach. W przyszłym tygodniu wszyscy bohaterowie znajdą się na jednym z najtrudniejszych skrzyżowań w naszym kraju. Przypominamy, że niniejszy serial nie jest serialem o charakterze edukacyjnym.